Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Panie, bądź moją ostoją, bądź moim odpoczynkiem. Pomóż mi na nowo marzyć, tworzyć, kochać. Pomóż mi wstać z przygnębienia, z ospałości i zmęczenia. Chcę na nowo wypłynąć na głębie, ale dopomóż, bym się nie zraził przeciwnym wiatrem i burzą, która często nadchodzi wtedy, kiedy postanawiam zacząć od nowa wierzyć, kochać i działać. Mów do mnie, umacniaj i przenikaj. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kiedy jest się komuś bliskim? Kiedy można powiedzieć, że ten drugi człowiek jest mi jak brat czy siostra? Chyba wtedy, kiedy jest pełne zaufanie, wtedy, kiedy w chwilach trudnych ten drugi był obok mnie, wspierał, nie zostawił, pomógł. Bratem czy siostrą jest się wtedy, kiedy na życiu drugiej osoby zależy mi jak na swoim, a nie wtedy, kiedy ma się tylko wspólnych rodziców. Mężem czy żoną jest się wtedy, kiedy walczysz o drugą osobę. Wspierasz, dbasz, ciekawi się o nią. Walczysz o nią, oddajesz za nie życie. Nie wystarczy mieć zaświadczenie o dokonanym ślubie. Rodzicem jest się wtedy, kiedy pomagasz dziecku wzrastać, dojrzewać. Kiedy stwarzasz wszelkie warunki, by dziecko mogło rozwinąć skrzydła i lecieć. Nie wystarczy tylko urodzić i je począć. Tak wiele razy mówimy mój mąż, moja żona, moja córka, mój syn, moja mama, mój tata, mój przyjaciel, mój. Naprawdę nim są dla ciebie mężem, żoną, dzieckiem, rodzicem, przyjacielem? Czy już tak przyzwyczaiłeś się do tego, że ktoś jest twój do tego stopnia, że zapomniałeś o nich dbać, poznawać ich na nowo, poświęcać im drogocenny czas, kochać, wspierać, słuchać, pomagać, wzrastać? Może ktoś już dawno przestał być dla ciebie córką, żoną, mężem, przyjacielem, rodzicem? Może córka czy syn już dawno są dla ciebie osobami, których trzeba tylko nakarmić, odziać, pouczyć, a może nawet tylko i wyłącznie pogrozić palcem? A relacja macierzyństwa i ojcowstwa już poszła w niepamięć. Czy twoja druga połowa jest dla ciebie rzeczywiście mężem, żoną? Czy obiektem do zaspokajania twoich potrzeb seksualnych, ekonomicznych, narzędziem do utrzymywania domu, dzieci? Nie zagubiłeś tej relacji małżeńskiej, w której dwóch starają się na co dzień być jednym ciałem, dążącymi do głębszej miłości i wzajemnego poznania? Można byłoby tak kontynuować i pytać siebie dalej. Jezus w dzisiejszej Ewangelii też się zastanawia, kto jest jego bratem, siostrą, matką. Ten, kto się ochrzcił, ten, kto ma ciągle w rękach różaniec, ten, który ciągle nawołuje o straszliwym sądzie Bożym, ten, kto się żegna przed każdym kościołem, czy ten, który próbuje wcielać słowa Jezusowe w swoje życie, ten, kto chce upodabniać swoje serce do Ojca, które jest współczujące, do Ojca, który nie eliminuje innych, ale przygarnia, nie segreguje, ale łączy, nie odpycha, ale daje szansę. Nie jest się synem czy córką Boga tylko dlatego, że się zalicza grzecznie wszystkie normy kościelne. Ale wtedy, kiedy w szarej codzienności staje się tak jak Jezus, który nie złamie czciny nadłamanej, Jezus, który przyszedł, by słowem i czynem zaświadczyć o miłości Ojca i być tą miłością dla innych na co dzień. Życzę ci miłego i dobrego dnia.